Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy wszystkich, którzy przyszli do Faktycznego Domu Kultury. Przy Gałczyńskiego 12, to powiem tylko tym, którzy tu nie byli może. Dzięki za książkę. Książka Co chcesz powiedzieć światu. Już, jak to mówią Czesi, jakiś czas temu zobaczyła światło świata. Jest takie, Czesi mówią, tak jak coś się urodzi, to mówią, że ujrzało światło świata. Więc ona już ujrzała światło świata jakiś czas temu i tak naprawdę Martyna Wojciechowska, która dzisiaj jest naszą gościnią, już tutaj siedziała. Ale nastąpiła potrzeba bisu, tak? Nastąpiła potrzeba bisu. Ja tylko powiem. Patrząc na frekwencję dzisiaj, którą jestem naprawdę onieśmielona, bo trudno to nazwać nowością, biorąc pod uwagę, że premiera była w październiku, jestem wzruszona naprawdę obecnością i tym, że decydujecie się Państwo podjąć ten heroiczny wysiłek i stać. Także bardzo, bardzo dziękuję. Faktyczny Dom Kultury to takie miejsce, gdzie rozmawiamy sobie o świecie, o literaturze faktu, o kulturze faktu, bo czasami też emitujemy tutaj dokumenty, filmy. Mili Państwo, czy ktoś tutaj jest pierwszy raz? Ła, no to cudownie, bardzo dużo. No to ja tylko pozwól, że tylko wyjaśnię w ramach ogłoszeń parafialnych. Faktyczny Dom Kultury należy do Fundacji Instytut Reportażu, która ma różne nogi, różne emanacje. Księgarnia, kawiarnia Wrzenie Świata tam za naszymi głowami. To jest jedna z emanacji, wydawnictwo Dowody na Istnienie, Polska Szkoła Reportażu i właśnie Faktyczny Dom Kultury. I pomaga nam w prowadzeniu tego miejsca miasto stołeczne Warszawa, dzielnica Śródmieście, Wydział Kultury. O, to to, co chciałem powiedzieć. Zapraszamy Państwa do nas częściej, bo praktycznie co wieczór tutaj coś ciekawego się odbywa. A dzisiaj rozmawiamy o kobietach, bo to taki dzień. I ja chciałem spytać, co to znaczy dla ciebie Dzień Kobiet? Bo zastanawiam się, czy to jest taki dzień, który może zmienił, przewartościował się jakoś w ostatnim czasie. Bo ja jeszcze jestem na etapie takiego modernizmu, może nie feminizmu, ale takiego modernizmu, który zakładał, że to jest dzień beznadziejny. To znaczy dzień, który został wymyślony idiotycznie, jako fasada, jako kwiatek do kożucha, jako listek figowy, jako, to jest taki dzień, w którym się odbywa gra pozorów, że mężczyźni są wtedy tacy mili dla kobiet, dają kwiatki, a jak zaśpiewał zespół Milion Bułgarów, to taki punkowy zespół, którego słuchałem w latach 80., czerwone krzaki dajesz kobiecie i znowu wracasz na drzewo. I że to właściwie o to chodzi, tylko w tym dniu. Nawet jeszcze mi się to skojarzyło troszkę z takim, zwłaszcza w polskim takim ekstremalnym podejściu religijnym do takiego kultu Matki Boskiej, dla której jesteśmy wszyscy dobrzy, tak jak można być w porządku, okej, dobrym wobec Matki Boskiej, ale dla tych kobiet, które są realne obok tutaj, nie jesteśmy dobrzy. No i ja się na tym zatrzymałem, że ten Dzień Kobiet jest po prostu jakimś okropnym wymysłem. I chciałem dzisiaj to sprawdzić, czy tak jest nadal, czy może to święto znaczy już coś innego, a może to już jest tak jak we Francji, czy w Belgii, że należy to traktować jako Dzień Praw Kobiet. Co ty o tym myślisz, o tym dniu właśnie dzisiaj? W istocie ja jestem rocznik 74, więc też byłam wychowana w takim nurcie, że Dzień Kobiet, rajstopy, goździki. No właśnie, ani rajstop, ani goździków dzisiaj nie dostałam. Życzenia, jeśli dostawałam, to rzeczywiście takie od kobiet, żeby to był Dzień Praw Kobiet, żebyśmy nareszcie miały pełne prawa. Więc absolutnie zgadzam się, że przez lata ten dzień był listkiem figowym, jak zresztą wszystkie święta wymyślone dla kobiet, żeby przez cały rok nie zajmować się kobietami, a raz w roku zrobić jakiś show-off i absolutnie nie o to chodzi. Więc wyrośliśmy z takiego pokolenia. Dzisiaj myślę, że Dzień Kobiet jest po prostu momentem zatrzymania się i zastanowienia nad tym, kim dzisiaj jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy i zdecydowanie jestem w nurcie, że to jest i to powinien być Dzień Praw Kobiet. Jeżdżę na przeróżne krańce świata, krańce Polski również i spotykam się z kobietami, które wierzą, że my tu w Polsce mamy raj, to znaczy, że my w ogóle w Europie mamy raj.
zrób sobie raj tak, no, swoją jest drogą. Taka, że jak się czyta można by tak historii, sądzić, to można by tak sądzić. Ale tylko dlatego, że gdzieś jest gorzej, to nie sprawia, że ja chciałabym powiedzieć, że czuję się zwolniona z tego, żeby starać się, żeby tu było lepiej, a wręcz walczyć o to, żeby tu było lepiej, więc nie pociesza mnie to. To jest taki mechanizm pocieszający, który bardzo ładnie wyraził Jacek Cygan w piosence, którą zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. I tam jest taki refren. Człowiek nie jest sam, spotka drugiego i wie, że jego dno to raj. No więc ja tylko dlatego, że byłam w miejscach, które można nazwać piekłem dla kobiet, nie będę chwaliła Polski i miejsca, w którym my jesteśmy, bo mamy do zrobienia bardzo dużo. Swoją drogą jest tu rozdział o Salwadorze. Tak, pamiętam, właśnie o Salwadorze od razu tak, pomyślałam. Tak, pojechałam do Salwadoru, żeby realizować temat dotyczący praw reprodukcyjnych kobiet i tego, w jakim potrzasku tam są kobiety. Kobiety, które nie mają najpierw edukacji seksualnej, które nie mają antykoncepcji, znaczy niby mają, ale nawet nie wiedzą, jak ją stosować, które zachodzą bardzo młodo w ciążę. No niedawna był tam zresztą taki przepis, że jest bardzo wiele gwałtów na dziewczynkach nawet poniżej 14 roku życia, czy na dziewczynkach, które mają 14 lat. I tu zaznaczam, że zawsze w takich sytuacjach należy używać słowa gwałt, a nie seks z nieletnią, bo to jest absolutne wypaczenie tego pojęcia. I do niedawna obowiązywało takie prawo, że jeśli oprawca, sprawca tego gwałtu się ożeni z taką dziewczynką, to unika kary. Przepraszam, tylko taki przypisik. W jakimś miejscu książki, już nie pamiętam, czy dotyczy Salwadoru, czy innego kraju, piszesz, że nazywa się to, mężczyźni nazywają ten gwałt tak, na nieletniej słodkie przestępstwo. Jest tak słodkie, że aż trudno mu się oprzeć. Tak? I to jest właśnie to ogromne wypaczenie. Więc ja byłam, rozmawiając z Moreną Herrerą, która zresztą od lat jest rozważana jako kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla. Wspaniała kobieta, która poświęciła swoje życie w walce, także walce o prawa kobiet. I realizowałam ten odcinek z takim głębokim przeświadczeniem, że jestem na krańcu świata, w piekle kobiet. Nie spodziewałam się, że wrócę do Polski i nie tak znowu w długim okresie czasu nastąpią takie zmiany. I teraz wyobraźcie sobie, jak się czują te kobiety, które są gdzieś tam na krańcach świata i są przekonane, że jak już wywalczyłyśmy te prawa, to już przy nich zostaniemy. To jest coś, do czego one zmierzają. Tak? My jesteśmy dla nich drogowskazem. Dlatego ja twierdzę, że walka o prawa kobiet nie odbywa się tylko tu i teraz, nie tylko dla nas, nie tylko dla naszych sióstr i dla naszych córek, ale odbywa się dla tych wszystkich kobiet na tych właśnie krańcach świata, które potrzebują mieć nadzieję i potrzebują wierzyć, że jest lepszy świat, że do niego warto zmierzać i że będziemy się starać dla nas wszystkich kobiet na świecie po prostu tych praw pilnować. Nie oddawać ani odrobiny, ale to już się stało. Ta historia z Salwadoru jakoś tak uderzyła mnie w głowę, chociaż tak naprawdę to wiele z nich mnie tak jakoś jak taran podziałało na mnie. Co, może nie wszystkie były tak dramatyczne, ale w tym Salwadorze miałem takie poczucie, że gdybym się urodził kobietą tam, to właściwie od momentu zajścia w ciążę ta kobieta jest wielokrotną więźniarką się staje. Staje się, przepraszam, że tak ujmę to, ale staje się więźniarką swojego płodu, jakby jest zaaresztowana przez własny płód, przez własne dziecko, które nosi w sobie i jest jednocześnie od razu a priori zaaresztowana przez państwo. Coś nieprawdopodobnego wręcz. Tak, Salwador ma najostrzejszą ustawę antyaborcyjną na świecie w tej chwili. Jest kilka takich krajów, Watykan jest jednym z nich. To jest Salwador, to jest Honduras, Malta między innymi. Ale tam kobiety, które doświadczają poronienia, jest to naturalna rzecz, która się może zdarzyć każdej z kobiet. Sama tego doświadczyłam. I nie mogę sobie wyobrazić, jakim stresem niezamówitym dla kobiety jest myśl, że w momencie, kiedy poroni ciążę, może zostać oskarżona o morderstwo i obudzić się następnego dnia, niemal następnego dnia, bo to wyroki dostaje się kiedyś w naszym kraju, były takie wyroki z bomby, tak? Czyli że nie było tak naprawdę uczciwego procesu, tylko po prostu dostawało się karę. I tam tak jest. Kobieta budzi się po poronieniu i to takim poronieniu na przykład w 5. miesiącu ciąży, więc nie mówię o takich bardzo wysokich ciążach, jest przykuta kajdankami do łóżka i dowiaduje się, że dostaje wyrok 30 bądź 50 lat więzienia, tak jak za morderstwo pierwszego stopnia. I żyje w takim potrzasku. Co więcej,
gdyby kobieta się zdecydowała urodzić to dziecko, ale na przykład nie byłaby w stanie podołać, bo na przykład zostaje samotną matką, a jest to tam, powiedziałabym, niestety też standard, z którym kobiety się mierzą, i chciała na przykład oddać dziecko na wychowanie komuś albo oddać do adopcji, nie może, ponieważ grozi jej za to kara więzienia. Więc to, z ilu stron ta kobieta ma prawo czuć się zamknięta w pułapce, jest absolutnie przerażające. Ale no, z drugiej strony coraz bardziej przerażająca jest ta rzeczywistość też, w której tu jesteśmy i w której tu dzisiaj żyjemy. Więc ten dzień, tak, poświęciłabym zdecydowanie mówieniu po prostu o prawach kobiet, w tym podstawowym prawie człowieka, o prawie do decydowania o samej sobie, o swoim ciele. Dotknęliśmy tutaj już treści książki. Ja chciałem tylko sprawdzić, kto z Państwa ją czytał, a kto jeszcze nie. Kto czytał? Większość nie. No to dobrze, to już wiemy, w którą stronę iść, że troszkę... Że nie będę się powtarzać też opowiedzieć, ale właśnie może się inaczej powtórzymy, dobrze? Znaczy, ja się nie powtórzę, bo ja pierwszy raz prowadzę spotkanie z Martyną Wojciechowską, co jest dla mnie dużym, że tak powiem, przeżyciem i takim, bym powiedział, honorem. A ja chcę powiedzieć, że to jest najpiękniejszy prezent na Dzień Kobiet, nawet na moje urodziny, które jeszcze przede mną, na pod choinkę w ogóle i na wszystkie inne okoliczności. Dziękuję bardzo. To jest po prostu naprawdę spełnienie moich marzeń, więc bardzo dziękuję. To jest wielka przyjemność i chcę zaznaczyć też, że jest koszulka na tę okoliczność chyba jednak, chyba że to przypadek. Nie, no, na tę okoliczność, ale to nie jest taka, że ja ją trzymałem tylko na dzisiejszy dzień. Ona już była w użyciu. Jestem feministą. Właśnie, bo też chciałbym o tym, ale to wobec tego pewnym sposobem troszkę przedstawimy bohaterki tej książki, może inaczej niż to się zwykle robi. Dobrze, to ja mam taki pomysł. Zastanawiałem się jakiś czas temu, ktoś mnie zapytał, czy ja jestem, ktoś mnie zapytał, czy ja uważam, że jestem męski. Ja powiedziałem, no może nie tak do końca, no ale trochę jestem. Znaczy, jakie mam męskie cechy? No i tak się, robiłem taką autoanalizę, jakie ja mam męskie cechy. I sobie pomyślałem, że no pierwsza cecha, no to jest, na przykład jestem bardzo odpowiedzialny. Potem sobie pomyślałem, no, że jestem, no chyba nawet jestem trochę odważny. Potem sobie pomyślałem, że ja bardzo lubię pomagać. Potem sobie pomyślałem, że no mam własne zdanie zawsze. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, czytając książkę, co chcesz powiedzieć światu, po kolei, no nie powiem, że się dowiadywałem, ponieważ wiem z życia, że nie tylko ja mam takie cechy, nie tylko moja płeć ma takie cechy, ale od razu sobie myślałem, Boże, ale co ty wygadujesz? No dobrze, jesteś odważny, ale przecież tutaj masz bohaterki, które są 100 razy bardziej odważne od ciebie, jak na przykład ta z Salwadoru... Morena Herrera. Tak, Morena Herrera, która no, walczy o prawo do aborcji dla kobiet. I to jest dopiero odwaga w tym kraju, prawda? Czyli no, to nie jest do końca taka męska cecha. No nie, no to właściwie jest cecha obu płci, powiedziałem sobie. Dobrze. To potem, co ja tam mówiłem, że chęć że pomocy, bo ja tak lubię pomagać, nie? No ale jest twoja bohaterka i miliony kobiet głównie zajmują się pomocą i to one pomagają. W związku z tym, jaka to męska cecha, prawda? To może jesteś kobietą. W sensie, zastanawiam się, czy dzisiaj ten podział w ogóle na cechy kobiece i męskie... No właśnie, ja już od jakiegoś czasu jestem przekonany, że nie ma tego podziału, bo co wymienię jakąś męską cechę, no to mi wychodzi, że to też mają kobiety z mojego otoczenia, kobiety, które opisuje autorka tej książki, no to w ogóle mają jakieś te cechy w ogóle w mega dawce. No nie wiem, gdzie jest ta męskość, gdzie jest ta kobiecość. W ogóle ten... No jestem, nie powiem, że jestem zagubiony, no ale jakoś odkrywam świat na nowo, siebie na nowo. I powiem, że ta książka jeszcze taką kropkę na ditu postawiła właśnie, że... No co to jest to męstwo, męskość i co to jest ta kobiecość? No? Mhm. I ty masz jakąś swoją... jakoś to definiujesz? No co o tym myślisz? Kiedyś bardzo definiowałam. Muszę się wam przyznać, że... Przepraszam, bo wychodzi tylko, że to, że ja jestem męski, to, że mam głos niski, ale potem sobie myślę, zaraz, ale przecież znam kilka kobiet o tak fantastycznym, niskim głosie i to jeszcze zwłaszcza te śpiewaczki jazzowe, prawda?
Ale no, widzę, tak, próbujesz jakąś jednak cechę próbuję. Taką znaleźć, która no, powiem szczerze, będzie takim stemplem. No, mam tylko jedną po prostu. No. Znaczy mam penisa. No. No a tak, poza tym już, z tym się nie dyskutuje. A poza tym już kaplica, naprawdę. No. Znaczy, żartuję oczywiście, ale poza tym... Dobrze, ale ja chcę powiedzieć, że w tej poza książce tym jest bohaterka, mężczyzną. Która jest. Też ma penisa. Właśnie. Przepraszam, tu jest bohaterka, która też ma penisa, tak? Więc obawiam się, że to nie jest wystarczający argument. Ponieważ Darlan, która tak. mieszka w Kenii, jest osobą interpłciową, ma penisa, ale absolutnie twierdzi, że jest kobietą. Znaczy jest gender fluid, raz jest kobietą, raz jest mężczyzną, ale akurat jak byłam, to przez cały ten wyjazd czuła się kobietą. Więc posiadanie penisa nie jest już wystarczającym argumentem, żeby nazywać się mężczyzną, to wiemy. Wiesz, wiecie dobrze, że ja tu mam napisane, jestem feministą, bo inny dziennikarz to by uciekł stąd. Ja pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, przypomnę, 74 rocznik i zastanawiałam się nad tym, że to jest takie naprawdę niesprawiedliwe, że chłopcy mają takie ciekawe życie, że mogą robić takie niesamowite rzeczy, takie fascynujące. Ja im bardzo zazdrościłam, bo ja czułam, że jako dziewczynka nie mogę i że nie byłam wychowywana w domu, gdzie bardzo mnie temperowano. Raczej wręcz przeciwnie, mogę powiedzieć, że w domu dostawałam skrzydła od rodziców, nie byłam krytykowana, nie czułam jakichś takich wielkich ograniczeń, ale ten świat zewnętrzny mnie weryfikował jednak bardzo często i wyszłam do tego świata zewnętrznego taka głęboko zdumiona i zorientowałam się, że być chłopakiem jest fajniej. Ja naprawdę mając 10 lat postanowiłam, że będę chłopcem. Miałam krótko obcięte włosy, jeździłam motorynką, przepychałam się łokciami w tym chłopięcym środowisku, non stop byłam poddawana jakimś testom i naprawdę marzyłam, żeby być chłopcem, bo uważałam, że tylko tak będę spełniona w życiu. Będę robić coś interesującego, ciekawego, coś, co wykraczało poza rolę wówczas przydzieloną kobietom. Oczywiście mówiło się, tak, no, Wanda Rutkiewicz była moją idolką, Elżbieta Dzikowska, czy nawet Tyrieszkowa, prawda, no, poleciała w kosmos. Dzisiaj to już nawet mamy mnóstwo kobiet, które robią niezwykłe rzeczy, ale rzeczywiście wtedy ja tego nie czułam. I mam wrażenie... Mały przypisik? Tak. Ty masz zapamiętywania, co masz powiedzieć? Tak. Dobrze. Mały przypisik. 77 rok, czyli już... Byłam na świecie. Byłaś na świecie 3 lata. Barbara N. Łopieńska, jedna z najwspanialszych polskich reporterek, napisała w tygodniku Literatura reportaż pod tytułem Syn. I był to reportaż z porodówki, gdzie ona na porodówce pytała kobiety, czy chcą urodzić dziewczynkę czy chłopca i w ogóle jaką przyszłość widzą dla swojego dziecka. I większość tych kobiet, kto wie, czy prawie nie wszystkie, bardzo chciały urodzić syna. Nie chciały urodzić dziewczynki, która by miała powtórzyć ich los. To tylko taki przypis. Jest bardzo wiele miejsc, znaczy myślę, że w Polsce wiele kobiet też tak myśli i w wielu miejscach... Że nadal? Tak. Tak, tak, że jednak być chłopcem, mężczyzną, że jest łatwiej, a tu zresztą w tej książce daję dowody na to, że teraz ja taki zrobię przeskok do własnego tekstu, w Pakistanie to naprawdę ciężko jest się urodzić dziewczynką. Zresztą nie bez powodu w Pakistanie, w Indiach, w związku z tym, że na pewnym etapie ta płeć była określana, dokonywano po prostu aborcji żeńskich płodów, bo dziewczynki nie były po prostu pożądane. Czy w Chinach, tak, gdzie brakuje po prostu bardzo wielu kobiet, gdyby tak spojrzeć na statystyki światowe. Są miejsca na świecie, gdzie kobiet jest ewidentnie mniej z tego powodu, że płody męskie były preferowane. A teraz wracając do tematu, wcale nie wiem, czy tak dobrze umiem zapamiętywać. No, że postanowiłaś być chłopcem. A, postanowiłam być chłopcem. 10 lat. Tak, to dosyć ważne wydarzenie w moim życiu, więc jakby dziękuję. Tak? I chciałam być chłopcem, chciałam być mężczyzną i to jakby nie miało nic wspólnego z tym, bo chłopcami wciąż się interesowałam jako dziewczynka, ale uważałam, że najważniejsze jest dla mnie zasłużyć na szacun, tak, na dzielni. W związku z tym robiłam te rzeczy, które uznawano za chłopięce i za męskie. Dzisiaj, słuchajcie, to jest przeżytek. Dzisiaj tak nie myślimy i nie mówimy. Ja wtedy mówiłam, że robię takie chłopięce rzeczy, że jestem chłopczycą, czy chłopaczarą, czy jakby jakiegokolwiek nie użyjemy tutaj określenia. To jest w ogóle demodé. Dzisiaj tak nie myślimy. Ja dzisiaj zastanawiając się nad tym, co moja córka może robić w życiu, nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby powiedzieć, że coś jest dla dziewczynek czy dla chłopców. Natomiast wówczas było i przez długi czas żyłam w tym nurcie,
I chciałam się przepychać koniecznie w tym męskim świecie, przebijać te szklane sufity, czasem one nawet nie były szklane, tylko dosłowne. I mam wrażenie nawet, że ja się zapędziłam w tym. To znaczy, że już byłam bardziej chłopięca niż chłopcy i bardziej męska niż mężczyźni, jeśli trzymamy się tych cech, które wówczas były uważane za chłopięce i męskie, bo zmierzam okrężną drogą do tego, że dzisiaj ten podział wydaje mi się zupełnie nie na miejscu, nie na czasie. Robiłam taką rozmowę, pozwolę sobie na prywatę, na kanale Dalej z Tomkiem Sykielskim i właśnie zapytałam go o ten podział i powiedział, słuchaj, ja po prostu chcę być człowiekiem, tak? I wyszliśmy do rozmowy, wyszliśmy dalej jakby do i doszliśmy do wspólnych wniosków, że czy odwaga jest typowo męską cechą? Nie. Czy z kolei wrażliwość powinna być kobiecą cechą? Nie, nie powinna. I też twierdzę, że mężczyznom z mojego pokolenia te niemądre zresztą teksty chłopaki nie płaczą, twardym trzeba być, nie miętkim, zrobiło to naprawdę wiele krzywdy. Więc i my kobiety zmagamy się z pewnymi stereotypami, w których funkcjonujemy i które próbujemy obalić, ale mężczyźni, i mówię tu do wielu panów, których na szczęście mamy dzisiaj na sali, wy też macie naprawdę trudno, tak? I chciałabym powiedzieć, że to, co wydaje mi się najbardziej właściwe, to żeby nie dokonywać już w ogóle tego podziału na męskie i żeńskie. Czyli twoja bohaterka Darlan jest tutaj ideałem. Mówi tak, Darlan twierdzi, że nie tylko fizycznie jest kobietą i mężczyzną jednocześnie, ale ma też umysł kobiety i umysł mężczyzny. No to jest to właśnie. Pragnienia kobiety i pragnienia mężczyzny. Charakter mężczyzny i charakter kobiety. Czasem czuje się dużo bardziej jak kobieta, myśli jak kobieta. Podejmuje decyzje jak kobieta, wtedy lubi kobiece stroje i mocniejszy makijaż. A czasem czuje się mężczyzną i zachowuje się inaczej. Oczywiście to jest jej podejście do siebie, no ale za chwilę ten taki nurt w myśleniu, u nas zwłaszcza, ten prawicowy, ten, który teraz nas ciągnie w stronę tego XIX wieku, powie, no tak, ale to znaczy, że co, już nie będzie kobiet i mężczyzn, tak? Że każdy będzie mógł być kim chce. I oni się tego boją. Oni się tego boją, ja bo to jest wolność. Bo to jest wolność. Bo to jest wolność i to jest wspaniałe, że dzisiaj nie musimy już mówić o kobietach, mężczyznach, możemy mówić o osobach. Ja wierzę i naprawdę nie jest to truizm, ja naprawdę wierzę w tę wolność i chciałabym dać taki przykład, gdzie ta wolność jest realizowana. Z przykrością muszę stwierdzić, że jeszcze nie ma takiego idealnego miejsca, ale ja wierzę, że je stworzymy. Ja jestem, w ogóle mam dość idealistyczne podejście do świata, mam ogromną wiarę i ogromną nadzieję, którą niosę ze sobą przez świat i wiem, że nie możemy mieszkać w idealnym świecie, ale możemy tworzyć sobie takie wyspy, tak? Możemy otaczać się ludźmi i żyć z ludźmi i postępować w sposób, który nam wydaje się najwłaściwszy, który dla nas jest tym, czym wolność być powinna, czyli możliwością wyrażania siebie i robienia tego, w co wierzymy i co jest dla nas konkretnie, dla każdego z nas jako jednostki ludzkiej jest najwłaściwsze i najbardziej słuszne. Jest taka bohaterka, która jest strażaczką. Tak. Zena. Ona jest Zena. Z Libanu. Z Libanu. Jest strażaczką i bo ona chce przejść do feminizmu, bo to się bardzo z tym wiąże. I ona ma tutaj, odkrywa, czym jest feminizm. Co może by niektórym ta definicja feminizmu bardzo pomogła w zaakceptowaniu feminizmu, bo różnie to z tym bywa. Zena. Aczkolwiek Zena, zanim znajdziesz fragment, to tylko przytoczę, nawiążę do tego, o czym mówiliśmy. Zena, która trafiła do straży pożarnej, wciąż słyszała, mimo że była świetnie wyszkolona, mimo że była lepsza, sprawniejsza od wielu mężczyzn, wciąż słyszała, że żeby gasić pożary, musi mieć, cytuję, fiuta. Że jest to absolutnie niezbędny element, żeby być dobrym strażakiem. A ona stworzyła oddział kobiet, strażaczek i pokazała, że nie jest to warunek niezbędny. Są bardzo, tam jest taki szczegół, który jakoś na mnie zrobił wrażenie, bo ci jej koledzy z tej nie mogą znieść tego, jak ona jest dobrą strażaczką. Chyba tak, mówią do niej męskim imieniem. Tak, ale
jeszcze mówią, że mogą jej dać węża strażackiego, ale takiego plastikowego węża, co w domyśle ma być, nie wiem, rodzajem jakiegoś, nie wiem, żeby wibratorem się zadowoliła. I w takim środowisku musi ta kobieta budować swoją niezależność, a przede wszystkim być sobą, a ma ochotę być strażaczką. Strażaczka jest chyba dobrym słowem. Tak. Używasz takiego, czy ja to wymyśliłem? Nie, używam strażaczką. Tak, tak. Ja wiem, że feminatywy niektórych nas mogą wciąż uwierać, ale... strażaczka brzmi świetnie. Świetnie, strażaczka. Naprawdę. Zena tymczasem pracowała od 16 roku życia i była ewenementem w swoim mieście. Często słyszała, żeby wreszcie przestała się ubierać i zachowywać jak chłopak. Ale ja nie mam na to ochoty. Dobrze mi bez makijażu i w ciężkich butach, odpowiadała. Chodzenie do fryzjera i po sklepach to strata czasu. Wtedy jeszcze tego nie wiedziała, ale budowała własną definicję feminizmu. Była to możliwość wyboru, kim się chce być i nie przejmowanie się opinią innych. To jest fantastyczna definicja feminizmu. Fantastyczna, bo słowo feminizm jest używane w niewłaściwym kontekście. Znaczy feminizm, dyskusja o feminizmie jest sprowadzana do dyskusji o aborcji właśnie, co jest absolutnym wypaczeniem. Feminizm, to pada, ja to też powtarzam, nie powiem nic nowego dla tych, którzy słuchali moich wcześniejszych wypowiedzi czy czytali wywiady. Feminizm jest niczym innym jak wiarą w to, że prawa człowieka i kobiety, prawa człowieka de facto są obowiązujące, ponieważ kobiety i mężczyźni, w ogóle osoby, jesteśmy sobie równi. Ja bym bardzo chciała odwrócić tę rozmowę i przestać używać słowa feminizm, przy czym często jest ono używane jako takie wypunktowanie kogoś, tak? No, czy jest pani feministką? Tak jakby to było jakimś, nie wiem, powodem do wstydu. Ja bym chciała mówić jednak o seksizmie, tak? Czyli o czymś, co kwestionuje absolutnie oczywisty stan rzeczy z mojego punktu widzenia i chciałabym piętnować tych, którzy myślą inaczej, bo to mi się wydaje zupełnym archaizmem. Czyli seksizm jako umniejszanie z powodu płci. Tak. Mhm. Aczkolwiek miałam taką rozmowę nie tak dawno z pani profesor, wykładowczyni na uniwersytecie, świetna i zrobiła bez wątpienia też ogromną karierę naukową. Była rozmowa o feminizmie, a ona mówi, nie wie pani, ja to nie jestem feministką. Ja tak przez chwilę jakby nie miałam śmiałości dyskutować z panią profesor na tym zresztą stanowisku na uczelni, które pełni. Mówię, nie, ale zaraz pani profesor, no jest pani feministką. Ona mówi, wie pani co, przepraszam. Naprawdę, zastanowiła się. To słowo tak bardzo wciąż kojarzy mi się z tymi nurtami feminizmu, jeszcze niemieckimi, tak, kiedy przedstawiano właśnie te kobiety feministki jako takie babochłopy. Mówi, ja panią przepraszam, jakby jestem w takim środowisku, odniosłam taki sukces i czuję się w obowiązku jakby od dzisiaj już używać tego słowa i zintegrować je jako swoje. A to niesamowite, bo ja miałem podobną rozmowę i też z kobietą, która pracuje w środowisku uniwersyteckim. Tylko ona troszkę inaczej to powiedziała. Powiedziała, ja nie mam nic wspólnego z feministkami. Nie była panią profesor, tylko była panią doktor. I ja mówię, ale zaraz, jak to pani nie ma nic wspólnego z feministkami? To ja mam takie pytanie. Czy pani chodzi do kawiarni sama? I tak zdarza się. Czy pani nosi spodnie? Właśnie. Czy maluje pani usta sobie, a miała pomalowane? No oczywiście, że maluje. Ja mówię, zaraz, a chodzi pani na wybory? No chodzę. A przepraszam, a czy dziedzinę, uczy się którą, pani, czy tak dziedzinę, którą pani wybrała na jako studia wyższe, to pani ją sobie wybrała sama, czy ktoś, ktoś wybrał za panią? I w ogóle, czy ktoś pani bronił studiować? No nigdy bym sobie nie pozwoliła, żeby mi ktoś bronił studiować. Ja bym zaraz, no to pani korzysta ze wszystkich osiągnięć feminizmu, a wcześniej, Boże, feministki. Sufrażystki były, tak. Pani korzysta ze wszystkich osiągnięć feminizmu. No to jak pani nie ma nic wspólnego z feminizmem? No i było to samo właśnie. Mm-hmm. No tak o tym się nie myśli. No właśnie, chodzi o to, żeby o tym myśleć, tak? I żeby potraktować to jako, temat. Wiecie, bo ja bym chciała... Feminizm jest fundamentem, jest backgroundem. Jest właściwie absolutnym backgroundem, tylko ja bym chciała, żebyśmy pamiętały o takiej rzeczy związanej też z naszymi prawami i z tym w ogóle, jak postrzegamy same siebie. To jest, w ogóle to się zaczyna od tego, jak o sobie myślimy, jak o sobie mówimy, jak pozwalamy innym mówić o sobie i żebyśmy stawały w swojej obronie. Bo bardzo często jestem jednak świadkiem, świadkinią, właściwie teraz się zastanawiam,
Na weselach się mówi świadek i świadkowa. No nie, ale kto mi odpowie lepiej na to pytanie niż Mariusz Szczygieł? Właściwie, jak byłoby właściwie powiedzieć? Jestem świadkiem, nawet tu używamy... No oficjalnie świadkiem, a dlaczego mamy nie zmienić tego słowa i dlaczego nie ma powstać świadkini, prawda? To jest... Albo świadka? Pierwszy raz o tym myślę. Można konkurs ogłosić. Można ogłosić konkurs. Słucham? Dobra, jestem świadkinią. Jestem świadkinią takich sytuacji, że kobiety. Nie chcę powiedzieć, że to się nie zdarza często. Zdarza się, ale że czasami myślimy sobie, ojej, jakie to szczęście, że mnie ten ostracyzm na przykład nie dotyka, że mi ktoś tak nie mówi, tylko komuś. A ja na przykład mam taką potrzebę zawsze włożyć nogę w drzwi i powiedzieć zaraz, stop. Tak? Nie zgadzam się, nie mówimy tak o drugiej kobiecie, nie zachowujemy się w ten sposób. Pamiętam taką nawet błahą rzecz. Przyszły do mnie studentki Uniwersytetu Warszawskiego akurat wówczas, była jakaś debata i mówią na przykład o takiej, wiecie, banalnej rzeczy, na którą ja przyznaję, jako młoda dziewczyna nie zwracałam uwagi, mianowicie na przeróżne seksistowskie właśnie żarty dotyczące mojego wyglądu, co jakby z automatu w pewnych sytuacjach zawodowych jest umniejszaniem w ogóle moich kompetencji i ustawianiem mnie w odpowiednim narożniku. Bądź też jakieś takie żarty z podtekstem erotycznym. I one mówią, że nie wiedzą do końca, jak się bronić, bo kiedy mówią, słuchaj, nie zwracaj się do mnie na przykład w ten sposób, kiedy któraś z nich próbowała to powiedzieć, to jest sztywniarą w ogóle i nie zna się na żartach. I jakby momentalnie jest znów jakby sprowadzona do roli osoby, która jest psuj zabawą. A ja chciałabym, żebyśmy właśnie miały odwagę, wszystkie my, kobiety, mężczyźni też, bo wiem, że na pewno są tu panowie, którzy są feministami, którzy stoicie po stronie po prostu praw takich samych dla każdego, żebyśmy reagowali, tak? Żebyśmy mówili i nie zgadzali się na pewien rodzaj narracji, która wciąż jest uprawiana w mediach. A zatrzymajmy się i na prywatnych rozmowach też. Przy tych komplementach z powodu wyglądu. Mhm. Czyli one są w tym momencie już passé. To jest cienka linia, tak? I czy ja bym chciała, żeby w ogóle nie słyszeć komplementów na mój temat i zrezygnować w ogóle z tego obszaru? Nie, nie chciałabym. Chciałbyś mi coś powiedzieć? Nie? Dlaczego nie? Tak, ja, dobrze. Jeżeli jesteśmy przy tym, to ja, proszę Państwa, właśnie błądząc troszkę, no bo ja jednak jestem o wiele starszy i błądzę trochę w tym świecie i nie chcę być boomerem ani dziadersem, ale prawda, na razie jestem na bagnie pewnym i szukam oparcia. No i właśnie to Martyna jest jedną z takich osób, gdzie ja mogę to oparcie znaleźć. To takie światopoglądowe, dotyczące wartości i tak dalej. No i chciałbym też czasami powiedzieć jakiś komplement koleżance, prawda, ale... Ja nie wiesz, czy wypada. Nie wiem, czy wypada. No to ja miałem taki okres, że mówiłem na przykład, słuchaj, jak ty pięknie wyglądasz, ja nie mam żadnych tutaj złych zamiarów, bo ja jestem gejem. No to tak zawsze mówiłem. Potem już mi to przeszło i wymyśliłem komplement totalny. I teraz bym ten komplement chętnie zweryfikował tutaj w Państwa towarzystwie. Mianowicie wymyśliłem sobie taki komplement, bo tak, powiesz, że ładnie wygląda, no to znaczy, że nie, że w ogóle ignorujesz wszystkie walory umysłowe i intelektualne, prawda? Powiesz, że świetną napisała książkę. To pomyśli, że taka jestem brzydka, że tylko mogę dostać komplementy za intelekt. Tak, prawda? Mhm. No więc ja wymyśliłem komplement totalny, ale nie wiem, czy to nie jest też strzał kulą w płot. Dawaj. Mianowicie wymyślałem taki komplement, że jest taki komplement, który zawiera wszystko i już za cholerę się nawet, przepraszam, to tak użyję, ultrafeministka do niego nie przyczepi. Bo ja wymyśliłem taki. No. Tak sobie myślę, że gdybym miał się jeszcze raz urodzić, to chciałbym się urodzić panią. Wow. No nie wiem. Piękny. No przechodzi to, czy nie przechodzi? Przechodzi. Zmienię sobie status na Facebooku. Bo to jakby scala różne wątki, nie? Tak. To jest piękne. To jest komplement totalny, z którym się w ogóle nie da dyskutować. Ale rzeczywiście ja bym nie chciała tej rozmowy właśnie o
o feminizmie w ogóle też sprowadzić, no to co, to już nie będziemy mogli komentować wyglądu pani, już nie będziemy mogli flirtować w windzie. Wiecie, bo to jest po prostu spłycanie tej rozmowy, tak? Oczywiście nie szalejmy, tak? Miło jest usłyszeć czasem, że dobrze wyglądamy. Swoją drogą, my kobiety totalnie nie umiemy przyjmować komplementów. Od mężczyzn to jest właśnie podejrzane, że jakiś jest podtekst i jakby włączamy same sobie niejednokrotnie ekran. Aha, to znaczy, że umniejsza moje te cechy i umiejętności intelektualne. Jak słyszymy od kobiet, to co robimy? Nie, daj spokój, właśnie przytyłam, masz ładną sukienkę, a to taka z lumpeksu. Wiecie, znaczy to jest niesamowite, jakby naprawdę, ja prowadzę te obserwacje na całym świecie. To jak kobiety, szczególnie, ale jakby wiele osób, ale kobiety przodujemy w tym. Jak nie potrafimy przyjąć komplementu i powiedzieć dziękuję, miło mi, to jest naprawdę, zostawcie sobie to jako taką odpowiedź, której zawsze możecie użyć. Jesteśmy w tym mistrzyniami. Ale no, jestem zdania, że trzeba na to bardzo uważać, żeby się nie połaszczyć na komplement i tak właśnie nie poczuć się jakby zbyt dobrze i komfortowo, bo wtedy może przyjść z najmniej spodziewanej strony jakiś zmasowany atak na przykład na nasze kompetencje. Bo to w sytuacjach zawodowych myślę, że to jest jednak nie na miejscu. Tak? To znaczy jakby ustalmy. W sytuacjach zawodowych, kiedy spotykamy się na jakiejś debacie i zaczynają się, patrz, pani Krysia dzisiaj pięknie wygląda, no to jakby ja już wiem, do czego to zmierza, tak? Że pani Krysia jest po prostu panią Krysią i do końca tej debaty ma pozostać na swoim miejscu. Ale w sytuacjach osobistych, czemu nie? To tym, którzy nie czytali książki, muszę powiedzieć, że Co chcesz powiedzieć światu jest właściwie w pewnej też takiej warstwie, no może nie tyle spisem komplementów czy festiwalem komplementów, ale każdy rozdział zaczyna się od takiego jednostronicowego zachwytu Martyny nad daną kobietą, prawda? Znaczy, po prostu ty wyznajesz... To jest takie wyznanie zachwytu, tak bym to nazwał. Ja w ogóle zachwycam się ludźmi napotkanymi. I to jest tak, to jest cudowne, że to jest jakby ten rodzaj pasji, którą ja sobie w sobie budzę do człowieka, którego spotykam. I pasji, która no właśnie jest blisko miłości, jakiejś takiej emocji, która się we mnie rodzi, kiedy patrzę komuś w oczy. Jadę niejednokrotnie na kraniec świata, spotykam kogoś zupełnie innego kręgu kulturowego. Kogoś, kto wygląda zupełnie inaczej niż ja, kto ma inne wyznanie, inny kolor skóry, inną orientację seksualną i to wszystko naprawdę nie ma znaczenia. Po prostu patrzę jak na istotę, ciekawą istotę. Jest nas blisko 8 miliardów na świecie i każdy zasługuje na opowiedzenie o nim takiego właśnie rozdziału. Każdy z nas jest takim rozdziałem i taką historią. I ta ciekawość świata, ciekawość ludzi niesie mnie przez te wszystkie kontynenty od, no jakby nie było, 15 lat. 14 sezon programu Kobieta na krańcu świata realizuje właśnie, więc 15 lat jestem w drodze tylko przy tym projekcie, a w ogóle w drodze dłużej. Znaczy, ile spotkałaś kobiet, to na pewno się nie da tego nie policzyć, da się ale policzyć. Ile kobiet wystąpiło w twoim programie? Obliczyłam, że właśnie wyjeżdżam dzisiaj w nocy, więc niedługo po naszym spotkaniu się pakuję i już lecę na kolejne zdjęcia. To będzie mój 113 odcinek programu. Czyli w każdym była... W większości tak. Były takie historie, które były opowiedziane w kilku, dwóch na przykład odcinkach, ale mogłabym przyjąć, że to jest około 100 bohaterek, 100 opowiedzianych historii. Do książki wybrałaś historii. 10. Tak, i nie są to tylko historie z krańców świata tak. I z programu Kobieta na krańcu świata. Są tu też bohaterki z Polski właśnie, bo przecież nie wszyscy czytali książkę, a raczej wiele osób nie czytało. Więc są też historie z Polski. To są, od razu powiem, to był trudny wybór. Wybrać 10 to nie było łatwe zadanie. Mogłabym naprawdę dzisiaj długo wam opowiadać o tysiącach niezwykłych historii, których wysłuchałam, ale wybrałam te 10 też dlatego, że szukałam takich historii, które opowiadają tu, dziś, teraz coś o nas wszystkich, tak? Które dotyczą różnych tematów, które wydają mi się najbardziej aktualne i najbardziej bieżące. Ale te tematy są aktualne i bieżące, a jednocześnie jakoś ponadczasowe. To znaczy tak. Zostały przyporządkowane, nie wiem czy przez ciebie, czy przez redaktorki tej książki. Każda bohaterka została przyporządkowana pewnej wartości. Godność, miłość, wdzięczność, walka, nadzieja, tolerancja, piękno, odpowiedzialność, wiara, wytrwałość. A to są rzeczy ponadczasowe. To są rzeczy ponadczasowe, tak. I właściwie...
pisząc, jakby wracając wspomnieniami do tych spotkań, ale też z wieloma bohaterkami rozmawiałam jeszcze raz, bo od razu odpowiem na pytanie, które często się pojawia, czy jestem w kontakcie z osobami, które spotykam na krańcach świata i na krańcach Polski, czy śledzę dalej ich historię. Tak, absolutnie tak, mogę powiedzieć, większość tych historii śledzę, więc z większością z nich rozmawiałam po raz kolejny, próbując jeszcze dopełnić sobie tego obrazu. I to były akurat wartości, które były przebijające w tych opowieściach. Choć o każdej z bohaterek mogę powiedzieć, że jest odważna, że jest dzielna, że jest pełna nadziei, że jest otwarta, tolerancyjna. Tak naprawdę każdej z nich mogłabym przyporządkować przeróżne wartości, ale w tych historiach, mam nadzieję, jeśli sięgniecie Państwo i przeczytacie, jednak to są wartości takie najistotniejsze. Tak jak Larysa, która dla mnie jest kwintesencją miłości. Larysa, mama zastępcza, ewakuowana z Ukrainy z siódemką dzieci. Swoją drogą bardzo ciekawą opowiedziała historię, że taka błaha rzecz, wyobraźcie sobie, że jesteście w kraju, który nagle jest ogarnięty wojną. Wojną, której nikt się nie spodziewał. Wszyscy ją przeczuwali, ona gdzieś była pod skórą, tętniła, ale tak naprawdę ludzie bagatelizowali te sygnały i też kiedy inni zaczęli uciekać, ona wciąż wierzyła, że jakby powinna zostać. Tak? Jeszcze była bez swojego męża, który gdzieś tam był w odwiedzinach, mówiła, nie, no zaczekam na niego. I w momencie, kiedy już zrobiło się tak gęsto, że ona musiała uciekać, mogła wsiąść do samochodu sąsiada, ponieważ ten samochód został, kluczyki były i odjechać. Ona powiedziała, nie mogłam sobie darować w tym momencie, że nie jeździłam wcześniej samochodem. Znaczy nauczyłam się jeździć, ale nie praktykowałam tego. Oddawałam kierownicę mojemu mężowi. Zobaczcie, w jakiej banalnej, no dosyć niecodzienna rzecz, ale jednocześnie banalna czynność, jaką jest jazda samochodem, jaką potrafi dać wolność, możliwość zapakowania swoich dzieci i ucieczki z miejsca, które jest bombardowane. Nagle spadają jej bomby na głowę, a ona myśli o tym, cholera, jak ja mogłam nie jeździć tym samochodem, tak? Zrobiłam wprawdzie prawo jazdy, ale za kierownicą zawsze zasiadał Michajło. Takie głupie babskie przyzwyczajenie, żeby oddawać mężczyźnie kierownicę. Mhm. Byłam na siebie zła. Jeśli dzisiaj miałabym cokolwiek doradzać kobietom, to żeby nie zrzucały tego obowiązku na mężczyzn i brały sprawy we własne ręce. Co to za samodzielność, kiedy nie potrafisz sama wyjechać z ostrzelanego miasta? Czemuś ty nie jeździła wcześniej, jak ci mąż doradzał? Mówiłam sama do siebie. Nie było jednak wyjścia. Wygląda, jakbyśmy to wyreżyserowali, prawda? Bo tutaj nie. Tak od razu ten... A ja mam nawet tutaj, proszę bardzo, mam to zaznaczone? Świetne. Świetne. My sobie czytamy po prostu w myślach. Jakiś taki rodzaj połączenia tu widzę. Ale Larysa, bo mówiłam o tym, o tej definicji właśnie samodzielności, tak? Że ona po prostu nagle poczuła, że każda kobieta powinna mieć taką umiejętność. Zachęcam was, naprawdę. Ale też jest dla mnie kwintesencją miłości. I wyobraźmy sobie, tego już nie ma w rozdziale, ale mogę dopowiedzieć, że już po napisaniu tej książki, po opublikowaniu jej, ona postanowiła otworzyć jeszcze swoje serce i przyjąć pod swój dach jeszcze dwójkę dzieci, które... Już tu w Polsce? Tak, tak. Jest dzisiaj mamą zastępczą nie siódemki, ale dziewiątki dzieci. A te dwoje dzieci to ukraińskie czy polskie? Ukraińskie. Ukraińskie dzieci, które też przeszły potworne traumy. I ona już tamte dzieciaki, tak, które przecież przeszły straszne rzeczy i które nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest. Tworzyć dom i ten dom stracić. Tak, i fizycznie, i umownie. Tak, bo ona chciała tym dzieciom dać dom, a buduje tę nową rzeczywistość także dzięki wsparciu Fundacji Unaweza, którą powołałam właśnie po to, żeby pomagać i dawać skrzydła. W tym Larysa jest jedną z beneficjentek tego projektu dla matek zastępczych z Ukrainy, ale nie o tym teraz, bo ona mnie absolutnie zaskoczyła, kiedy ja usłyszałam, że ona jeszcze podejmuje się tego trudu, żeby kolejną dwójkę dzieci przyjąć i znając ją, wcale nie wiem, czy na tym poprzestanie. To jest po prostu chodząca miłość. Miłość, którą się dzieli. A mogę zapytać o coś prywatnie? Czy strażaczka Zena z Libanu, która postanowiła Liban opuścić i spróbować innego życia, nowego życia w Polsce, mhm, jednak wróciła do niego po 5 miesiącach czy po 6, to ona przyjechała do ciebie?
Tak, częściowo. To znaczy, bo tam przyjechała do naszej... słowo, że przyjechała do przyjaciółki. Przyjechała, to znaczy my byłyśmy tam razem z Hanią Jewsiewicką, którą pozdrawiam, jeśli nas ogląda, która rzeczywiście włożyła najwięcej pracy w umożliwienie Zenie przyjazdu do Polski. Ja starałam się jej pomóc również znaleźć pracę. Mieszkała zresztą w moim mieszkaniu przez jakiś czas. To mieszkanie, które opisuję, choć wcale nie chciałam o tym... A to przepraszam. Nie, nie, ale nie, bo jakby nie chciałam, ponieważ uważam, że w ogóle pomaganie powinno być czymś takim naturalnym i czymś, co po prostu robimy właśnie z potrzeby serca. Jak powiedziałaś UNAVESA, to jest nazwa twojej fundacji, że na marginesie zawsze warto przypomnieć, co znaczy ta nazwa? UNAVESA znaczy, to jest z języka swahili słowo, które znaczy you can, czyli możesz. To jest pierwszy język mojej adoptowanej córki Kabuli, która pochodzi z Tanzanii. I UNAVESA znaczy możesz. Tak wiecie, a razem wierzę, że możemy więcej. No i właśnie jak wymieniłaś na tę fundację, tak mi się przypomniała ta Zena, że no, taką masz skłonność do tego, żeby nie tylko opisywać, nie tylko pokazywać przed kamerą, tylko też no, wpływać, pomagać. Tak, znaczy ja zastanawiałam się... Wyciągać rękę, dawać szansę. To też, bo przekonałam się na krańcach świata, ale nawet i Polski. Przed chwilą, przepraszam, niektórzy z Państwa nie mogli wejść na to spotkanie, bo blokowaliśmy wejście, ponieważ spotkałam się tutaj z niezwykłą kobietą tuż przed rozpoczęciem tego naszego wieczoru. Ula, która doświadczyła potwornej rzeczy. Otworzyła któregoś dnia paczkę, którą dostarczył jej kurier i ta paczka wybuchła jej w rękach. Tak? I nie wiem, być może Państwo słyszeliście tak, o tej historii. I spotkałam się z nią tuż przed naszym spotkaniem i myślę sobie o takich właśnie niezwykłych bohaterkach dnia codziennego, które są wśród nas i o tym, że to pomaganie w ogóle może mieć bardzo różną formę. To nie musi być, wiecie, wielka nazwa, fundacja. Też długo się zastanawiałam w ogóle, czy podjąć się tego heroicznego trudu w Polsce i zakładać fundację, bo nie jest to łatwe, naprawdę lekkie i przyjemne. I jeśli ktoś sądzi, że to się robi dla pieniędzy, to owszem, żeby dokładać, to na pewno świetnie. Znaczy, nie mówię o innych fundacjach, mówię o moim doświadczeniu. Być może są inne praktyki. Ale to pomaganie może się odbywać w najprostszy możliwy sposób. Kiedy będziecie dzisiaj wracać z tego spotkania do domu i spotkacie na korytarzu kobietę, którą mijacie być może codziennie, ona jest bardziej smutna, bardziej zamyślona, to być może warto zatrzymać się, spojrzeć w oczy i zapytać, jak się czujesz, co u ciebie słychać, czy wszystko jest okej, czy w czymś mogę ci pomóc. To może być kobieta, mężczyzna, dziecko, to może być zwierzę, to może być każda istota, która nas otacza i być może przez naszą nieuwagę, zapędzenie, zapracowanie z różnych przyczyn nie dostrzegamy, że w tej uwadze, w tym momencie właśnie, w tym spojrzeniu w oczy, w tym pochyleniu się nad kimś, czasem jest największa pomoc, że to jest właśnie to, czego my najbardziej dzisiaj na świecie potrzebujemy. Że potrzebujemy tego, żeby z uwagą się sobie przyglądać i żeby się wysłuchać. Jak bardzo wchodzisz w te relacje ze swoimi bohaterkami? Za bardzo. Za bardzo, tak? Tak. Głęboko. No bo wielu reporterek mówi, no nie muszę to odciąć, tekst został napisany, program zrobiony, nie można się przyjaźnić z całym miastem. No w twoim przypadku to nie można, można by powiedzieć, że nie można się przyjaźnić z całym światem. Ja wiem, że prawdopodobnie gwałcę tu pewne zasady, które dawno temu zostały wymyślone przez lepszych i mądrzejszych ludzi ode mnie, że tak, no rolą dziennikarza jest, żeby historię opisać najbardziej rzetelnie, żeby być bezstronnym, żeby nie przepuszczać tego do końca przez swój filtr i nie próbować czytelnikowi czy widzowi przekazywać jakiekolwiek tezy czy wniosków, które ja wyciągnęłam w trakcie tego spotkania, realizacji tego materiału. Natomiast ja nie umiałam tak. Może dlatego, że nie skończyłam akurat wydziału dziennikarstwa i nikt mnie tego nie nauczył, nie wiem. Żartuję oczywiście, ale po prostu ja tak nie potrafiłam. Ja będąc na krańcach świata, wracałam do domu, tak nie mogłam spać, tak nie mogłam przestać myśleć, byłam w kontakcie, pomagałam dosyć ad hocowo, wysłałam pieniądze, zorganizowałam zbiórkę, nie wiem, pojechałam, może wróciłam. Chciałam zapytać, czy da się zasnąć z kulą ziemską na piersiach? Ciężko, naprawdę. Gdybym miała powiedzieć, czego mi najbardziej brakuje w życiu i o czym najbardziej marzę, to o tym, żeby spać. Tak naprawdę spać, wiecie, żeby tak się położyć i pomyśleć, że nie mam tej odpowiedzialności, tylko ja jej nie potrafię nie mieć. To jest kwestia wyboru oczywiście i każdy z nas może zdecydować, w jaki sposób podchodzi do tych spotkań z innym człowiekiem. Ja nie potrafię inaczej, więc ja no wtedy nie spałam, teraz jeszcze bardziej nie śpię, powiem tylko tak. I zastanawiałam się,
co mogę zrobić. Nie potrafiłam zapomnieć, więc postanowiłam też, nie potrafiłam zapomnieć o strasznych rzeczach, które widziałam i historiach, które słyszałam, więc postanowiłam, że będę to przekuwać w działanie, że tę moją frustrację, gniew, złość, tę niezgodę, że ja po prostu oszaleję, jeśli ja nie przekuję tego w coś i nie będę czuła, że mam wpływ, jakikolwiek, najmniejszy wpływ na życie jednego choćby człowieka. I tak było na przykład z moją córką adoptowaną Kabulą. Ja zobaczyłam po prostu, jak ona wspaniale się rozwija, jak można dostać od życia tak niewiele, a zrobić z tym tak wiele. Zresztą Kabula jest na pierwszym roku prawa w Tanzanii, w Arusze. I od tej dziewczynki, która doświadczyła takich strasznych rzeczy od ludzi, która była zahukana, nie wiem, czy znacie tę historię, kiedy napadnięto jej, odrąbano jej rękę. I ona jakby miałaby wszelkie powody, żeby powiedzieć, poddaję się. Nie mam siły, mam wiele wytłumaczeń, dlaczego niczego nie zrobię ze swoim życiem, ale ona robi dokładnie odwrotnie. Jest dla mnie każdego dnia takim dowodem właśnie niezwykłej siły i determinacji. Więc ja chciałam to przekuć w coś, przekułam to w rezultacie, naprawdę długo się opierałam, ale przekułam w fundację UNOESA. Fundacja została powołana na początku, żeby nieść pomoc tym kobietom, które spotkałam na krańcach świata, bo pomyślałam sobie, to są historie, których jestem najbliżej. Więc taki był cel. A potem mówię, nie może być kraniec, tylko nie mogą być krańce świata, bo przecież w Polsce jest jednak mnóstwo rzeczy do zrobienia, o czym oczywiście wiedziałam, tylko myślałam, no tu są inne fundacje, no to Martyna, skup się na czymś, no to zajmuj się tymi pojedynczymi, niezwykłymi historiami. Tak sobie wyłuskiwałam te osoby. A potem stwierdziłam, że no nie, to już nie krańce świata, tylko Polska. A w międzyczasie okazało się, że nie mogę się w ogóle ograniczać tylko do kobiet, bo przecież najważniejsze jest nie to, żeby kleić te połamane skrzydła kobiet, które były wychowywane do grzeczności, które były właśnie temperowane, które nie dostają możliwości, tylko żeby zająć się tym, żeby te skrzydła w ogóle się nie połamały, tylko żeby po prostu pięknie się mogły rozwijać. Więc pomyślałam, nie, no to skupmy się jednak też na młodych, na tym młodym pokoleniu. Tak też powstał projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym dla młodych właśnie. Skończyło się na tym, że wiceprezes fundacji, która dzisiaj jest ze mną, jest też moją przyjaciółką i menadżerką i prawą ręką, Marta Krajeta, dzisiaj obecna na sali, powiedziała, słuchaj, ale my w ogóle nawet nie mamy tego w statucie. Więc ja mówię, no to zmieńmy statut. Więc zmieniliśmy statut fundacji. A w międzyczasie okazało się, że mamy hasło, dajemy kobietom skrzydła. To zmieńmy hasło, dajemy skrzydła, po prostu. Więc tak, jakby cały czas modyfikuję ten mój styl pomagania, choć podkreślam, tak naprawdę najwięcej możemy zrobić dla siebie nawzajem tą życzliwością i obecnością i uważnością, choć nie darowałabym sobie, gdybym zmarnowała szansę i potencjał mówienia w mediach mainstreamowych, nie we wszystkich, wiesz, nie do wszystkich mnie zapraszają. Są takie, które mnie bardzo nie zapraszają, ale niektóre jakby... Ale może już byś nawet nie chciała tam pójść. Nie, nie chciałabym. W tym momencie. Nie chciałabym, tak. Ale cieszę się, że jakby mogę mówić i nie wyobrażam sobie zmarnować tego potencjału. A przy tej okazji zadam takie pytanie, które by tutaj padło, gdyby siedziały, bo to głównie są studentki i też studenci Polskiej Szkoły Reportaży, bo ona ma tutaj zajęcia, ta szkoła, to na pewno by padło pytanie, czy należy płacić swoim naszym bohaterom, czy bohaterom naszych książek, naszych filmów? To jest bardzo trudne pytanie dla i wiem, że zajmujące. Ja uważam, że płacić za materiał nie. Takie jest moje przeświadczenie. Natomiast uważam... Taka jest też, przepraszam, zasada wyznawana przez wiele redakcji. Absolutnie tak. Natomiast akurat bohaterki, które występują często w programach, na przykład prowadzą swoją działalność charytatywną, tak? Albo działają też na rzecz innych i poświęcają nam mnóstwo czasu i energii. I uważam, że zasadne jest na przykład wsparcie ich działalności, ich fundacji, nie wiem, zakup środków, nie wiem, jakichś narzędzi plastycznych dla dzieci, jeśli ktoś na przykład jest zajęty organizowaniem zajęć tego typu rozwojowych dla dzieciaków. Czy można to nazwać łapówką, że kupujemy bloki, kredki i wyposażamy? Też myślę, że nie, ale uważam, że w takim kontekście też warto się wspierać. Tak, jeśli mamy takie możliwości, to czyli jak najbardziej. Masarat Misbah, dobrze? Misbah. Masarat Misbah. Masarat Misbah z Pakistanu pomaga kobietom, które zostały okaleczone właśnie tak jak ta pani, tak Polka, która otrzymała paczkę i ta paczka wybuchła, a to są akurat kobiety, na które wylano kwas solny i to jest zjawisko
Siarkowym, on jest mocniejszym. Siarkowy, tak. Mhm. I to jest jakieś zjawisko nieprawdopodobne, bo to jest jakiś rodzaj kary na kobiecie wykonywanej, takiej o społecznej kary, czy też rodzaj takiej społecznej regulacji, żeby pokazać tej kobiecie, gdzie jest jej miejsce. Tak, ale to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek. I właśnie pani Masarat pomaga tym kobietom, tak. I też założyła fundację. Tak, założyła fundację i Depilex Smile Again, czyli chce przywrócić z powrotem, przy takim tuzie w ogóle, co za niefortunne sformułowanie, która chce przywrócić im uśmiech. A to nawet bardzo jest, często to jest fizycznie niemożliwe, ponieważ na skutek oblania kwasem siarkowym dochodzi do tak głębokiego zniszczenia tkanek, ten kwas tak głęboko penetruje, że skóra dosłownie spływa z twarzy, więc uśmiechnąć się jest niemożliwością. Nie da się otworzyć ust, żeby zjeść posiłek. Tak? To są... Przez 24 lata w Pakistanie zostało oblanych kwasem 10 tysięcy, ponad 9 tysięcy osób. To tylko oficjalne statystyki. Oficjalne. Tak, ponieważ większość kobiet twierdzi, że to się właśnie wydarzyło przypadkiem, niechcący. Część z nich wcale nie jest oblewana kwasem siarkowym, ale na przykład polewana naftą i podpalana. I to się wszystko dzieje w kuchni, w trakcie gotowania. One często mówią potem, że im się twarz zapaliła od kuchenki. Tak, że coś gotowały na kuchence i się zapaliły, ponieważ wiedzą, że i tak nie mają innego wyjścia i muszą wrócić do domu i do rodziny oprawcy, bo nie mają innej możliwości. Ale żeby daleko nie szukać, bo mówiliśmy o pani Uli, która doświadczyła w Polsce tego, że jej były, chociaż przepraszam, nie będę ferować wyroków, ale jest takie podejrzenie, jakby skąd ta paczka była, która wybuchła jej w rękach. Natomiast mamy inną historię, Katarzyna Dacyszyn, to jest rozmowa akurat ostatnia, którą realizowałam na kanale Dalej na YouTubie. Katarzyna Dacyszyn była prześladowana przez mężczyznę, który wyrażał jej miłość i sympatię. Próby zgłoszenia tego na policję, tu was przestrzegam, ja mam sama za sobą doświadczenie stalkingu i kiedy poszłam opowiedzieć, jakie to jest doświadczenie, jak osaczające, to usłyszałam, ale zaraz, to chyba miło, że ktoś się panią interesuje, tak? I mówi, że taki jest, prawda, zakochany. Jakby to jest jakby w ogóle głębokie niezrozumienie problemu. Katarzyna Dacyszyn zgłosiła to na policję, ta osoba była doskonale znana policji, ale nadal nie był, ta osoba nie była zatrzymana. Doszło do rozprawy, miało dojść do rozprawy sądowej i przed salą sądową mężczyzna ją zaatakował i oblał kwasem siarkowym, który wniósł do sądu w słoiku i wylał na nią ten kwas. Ta kobieta, cudowna zresztą, przeszła bardzo długą drogę, doprowadziła do zmiany prawa, więc ta trudna historia została przekuta o tyle w coś dobrego. Zasądzona po raz pierwszy precedens, 25 lat za tę zbrodnię. Więc czasami, jak widzicie, wcale nie trzeba jechać na krańce świata, żeby takie historie usłyszeć. I teraz do czego zmierzam, że oblanie kwasem, tak, może być pewnego rodzaju karą za niski posag, za nieposłuszeństwo, albo po prostu, że ona się znudziła. I często dochodzi do tych ataków w ogóle przez rodzinę męża, tak? To są, ale żeby było jasne, mężczyźni czasem też są oblewani. Najczęściej podłoże jest inne, na przykład jakieś porachunki biznesowe. Natomiast kobiety, bo mężczyzna chce je pozbawić twarzy. I zobaczcie, jakie to jest puste, jakie to jest tandetne, że ktoś wierzy w to, że pozbawiając kobietę twarzy, urody, uważa, że odbiera jej coś najcenniejszego. To jest w tym taki, to ma takie podwójne dno, tak? Że to nie jest kwestia tylko okaleczenia ciała. Nie, zabiorę ci urodę, zabiorę ci twarz. W związku z tym od tego momentu będziesz nikim. Już nie będziesz mogła być kobietą, a przecież kobiecość i bycie kobietą nie manifestuje się tym, jak wyglądamy, tylko jest czymś znacznie głębszym. Jest tą siłą, którą zresztą bohaterki tej książki pokazują. Jest tym czymś właśnie nieuchwytnym, co w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, jak wyglądamy. Każda z tych bohaterek twojej książki dokonuje przekroczenia pewnego. To znaczy przestaje być ofiarą, przestaje być osobą, tylko osobą skrzywdzoną i zmienia swoje życie tak, żeby pomóc samej sobie i pomóc przede wszystkim innym. I teraz, czy umiałabyś znaleźć ten moment, tę przyczynę, no to coś, ten impuls nazwać, co takiego wspólnego stało się w ich życiu, że one dokonały tego przekroczenia? Co się musiało zadziać, żeby one z ofiar przemieniły się w
w kogoś, kto pomaga innym, w kogoś, kto jest, no właściwie zaczyna być panem swojego losu w jakimś sensie, panią, przepraszam, swojego losu. Mhm. Wiele kobiet się sprzeciwia w ogóle używaniu słowa ofiara. Mhm. O, przepraszam, tylko powiem przy tym kwasie właśnie, tutaj przeczytałem, że to nie są, że nie uważają się za ofiary, że za skrzywdzone, tylko za ocalone, prawda? Że one są ocalone i słowo ofiara w ogóle nie ma racji bytu. Słowo ofiara właśnie jest takim słowem, które jest jakąś łatką i które ustawia je w pewnym konstrukcie naszej umowy społecznej, która wydaje mi się jednak nie powinna mieć racji bytu. Nie ma, w angielskim to jest słowo survivor, czyli właśnie taka osoba, która przeżyła, która została ocalona. I to jest, i bardzo często rzeczywiście są to doświadczenia graniczne, tak, które spowodowały, że nastąpiło jakieś absolutne przewartościowanie, ale też nie we wszystkich przypadkach, bo myślę sobie o Larysie chociażby, o której rozmawialiśmy, która dla mnie była już bohaterką, zanim wybuchła wojna w Ukrainie, tak? W momencie, kiedy podejmowała decyzję, że będzie mamą zastępczą, tak? Po prostu nie wymagało to żadnego dramatycznego zwrotu, tak jak w jej przypadku. Nie był żaden szczególny dzień, kiedy ona po prostu poczuła, że zostanie bohaterką dnia codziennego i będzie dawała dom i schronienie i miłość dzieciom. Więc czasem mijamy takich bohaterów dnia codziennego i to nie muszą być wielkie czyny heroiczne. A twoim zdaniem co się musi zadziać w wychowaniu dziewczynki, żeby ona była taka jak twoja bohaterka, która pływa z rekinami, albo ta, która nie ma nóg, a jednocześnie jest gimnastyczką wybitną. I porusza się na rękach. Jak to należałoby wychowywać taką dziewczynkę, takie dziecko, żeby ona była samodzielna, stawiała na swoim. Ja wierzę, że w ogóle powinniśmy dzieci, zacznijmy od tego, słuchajcie, że podział na świat różowy i niebieski jest jakby zupełnie dzisiaj znów przestarzały. Swoją drogą kolor czerwony był zarezerwowany dla mężczyzn, czerwony i pochodne czerwonego, czyli różowy, a niebieski kolor maryjny był zarezerwowany dla dziewczynek. I nagle po wojnie dopiero zmieniono to przydzielanie kolorów do płci. Na potrzeby zresztą domów handlowych, tak swoją drogą. I zobaczcie, jakby jaka to jest po prostu pewna umowa społeczna. Pamiętam, jak wchodziłam na dział ubranek dziecięcych i pani pytała, dla chłopca czy dla dziewczynki? Ja mówiłam, dla dziecka, proszę pani, po prostu. Więc myślę, że tak powinniśmy wychowywać nasze dzieci. Warto, żebyśmy. Ja nie jestem od tego, żeby mówić wam, co powinniśmy. Jakby, jeśli coś mamy zmienić, to jak najmniej używać słowa musimy, powinniśmy czy powinnyśmy. Więc wychowywać dzieci do odwagi, znaczy najpierw do ciekawości, a przynajmniej nie temperować, bo każdy z nas rodzi się z wrodzoną, naturalną ciekawością, tylko cały proces wychowania i edukacji raczej zmierza do tego, żeby tę ciekawość otemperować, trochę z powodów, prawda, bezpieczeństwa, bo jak tu ogarnąć takie dziecko, które wkłada palec w kontakt i jakby z ciekawości, ale de facto, żeby zachowywać tę dziecięcą ciekawość, żeby dać dzieciom być dziećmi i być ciekawymi świata dziećmi, ale z drugiej strony, na czym polega wychowanie do odwagi? Ja się urodziłam bardzo nieśmiałym dzieckiem. Ostatnio Marcin Meller mnie przepytywał z tego w Melinie i przyznałam się, że byłam tak nieśmiałym dzieckiem, tak wycofanym i tak specyficznym, że zostałam wyrzucona z przedszkola. I dzisiaj być może to by się nie wydarzyło, ktoś by stanął po mojej stronie, a wtedy powiedziano, ona się nie socjalizuje, ona się nie nadaje. Byłaś taką outsiderką, tak? Bo ja nie rozumiałam, że coś trzeba robić na gwizdek, że trzeba jeść na gwizdek, siusiać teraz, spać teraz. Jakby nie umiałam się, nie potrafiłam się odnaleźć w tych ramach. Tak, rzeczywiście byłam wychowywana jakby w trochę innym stylu przez rodziców, tak? I ja po prostu pamiętam to jako w ogóle potworne doświadczenie, to moje przedszkola. A jeszcze na koniec mu powiedzieć, że się nie nadaje do przedszkola. Więc taka to była moja historia. To może natomiast ja zapytam cię, tak jak w talk show kiedyś pytałam, a przepraszam bardzo, a propos tej nieśmiałości, kiedy to się u pani skończyło? kiedy się to skończyło? No właśnie, kiedy poczułam, że mogę. Tak? Kiedy poczułam tę moc.
A jak już odpaliłam wrotki, to już nie mogłam przestać. A to jest bardzo ciekawe, bo może ja nie mam tyle energii co ty, ale jesteśmy takimi osobowościami podobnymi, chyba tak mi się wydaje, troszkę, w sensie pewnej ekspresji. Ja byłem też nieśmiały bardzo, ale sobie zastosowałem taką autoterapię, czyli wymyśliłem sobie, że będę dziennikarzem, powiedziałem, że dziennikarze mają legitymację dziennikarską, prasową. Mhm. I jakoś, ale to miałem wtedy tak ze 13 lat. I że tak sobie wyobrażałem, że jak będę tę legitymację miał z tyłu w kieszeni, to będę miał prawo zadać na ulicy każdemu każde pytanie. Oczywiście w życiu nie zadawałem każdemu każdego pytania, ale to był taki, że ta legitymacja da mi prawo, że ja już nie muszę się wstydzić. A jak mnie kiedyś kolega spytał, ale czego ty się wstydziłeś właściwie? A ja mówię, ja się wstydziłem, że ja to ja? To jest świetna zresztą historia w książce Fakty muszą zatańczyć, którą czytałam z wypiekami na twarzy. Jeśli nie mieliście państwo okazji, to polecam, bo świetny jest rzeczywiście ten opis a propos budzenia się, tak, do śmiałości i do odwagi. U mnie ten proces był ułatwiony przez moją mamę i w ogóle za sprawą mojej mamy chyba stałam się osobą odważną, bo za taką się uważam. A mianowicie miałam prawo do popełniania błędów. I to jest taka kluczowa rzecz, że my mieszamy dwie rzeczy. Mieszamy strach z lękiem. Tak? To są dwie różne sprawy w życiu. Więc my najczęściej nie boimy się, mówiłam to już kilkakrotnie, ale powtórzę, bo w tym gronie być może ktoś nie słyszał tego, ale my się nie boimy rzeczy, które realnie nam zagrażają, tak naprawdę. No bo wiecie, tygrysy szablozębne nie biegają tutaj po ulicach. I żyjemy w stosunkowo jakby bezpiecznym miejscu na świecie i w bezpiecznych czasach. To, co naprawdę dla nas jest największym lękiem, to jest to, co ludzie powiedzą. Czyli mówiąc krótko, boimy się czegoś, co w ogóle może nie nastąpić, tylko czegoś, co my sobie tworzymy w głowie i co sobie wyobrażamy, że się wydarzy w momencie, kiedy ja wstanę i ośmielę się powiedzieć czyli głośno. Czyli że kategoria być sobą jest zaburzona, ona właściwie może nie istnieć z tego powodu, że my sobie wyobrażamy oczekiwania sąsiadów na nasz temat. Tak. Ale nie mamy pojęcia, jakie są te oczekiwania, tylko my ilustrujemy swoim zachowaniem, swoim życiem, wyimaginowane oczekiwania sąsiadów. Tak, znaczy czasem one są werbalizowane, na przykład w rodzinie, że musisz, powinieneś, powinnaś, trzeba, należy, dziewczynki, dziewczynkom nie wypada i tak dalej, przykładowo. Więc oczywiście czasem są werbalizowane i my bardzo szybko uczymy się, żeby jakoś do tych norm się dostosowywać, ale bardzo często potem kreujemy sobie różne scenariusze i wyobrażenia rzekome innych na nasz temat i ich oczekiwania. Tak? Robimy to nawet w związkach, tak? W partnerstwie. Niejednokrotnie zastanawiamy się, czego partner by od nas oczekiwał, zamiast o to wprost zapytać. Więc boimy się tego, co ludzie powiedzą. Boimy się tego, jak wypadniemy, że wyjdziemy na osoby no, na przykład nie tak fajne, jakbyśmy chcieli być postrzegani. A ja bym chciała zachęcić do tego, żebyśmy przestali się zastanawiać nad tym, co inni powiedzą, tylko żebyśmy jednak bali się, ale to robili. To znaczy na tym de facto, moim zdaniem, polega uczenie się odwagi, na tym, żeby dać sobie i innym prawo do błędu. To wymaga głębokiej zmiany w polskiej mentalności, bo uważam, że nieznośna skłonność do oceniania innych jest naszą bardzo narodową cechą. I wierzcie mi, jeszcze na różne krańce świata i nigdzie ludzie tak często i tak łatwo się nie, może nie nigdzie, ale jest niewiele miejsc. Raczej bym powiedziała, że ten nasz pas, prawda, taki tutaj środkowo-wschodni być może ma taki rys właśnie słowiański, ale ludzie nie oceniają się tak łatwo i tak szybko, jak my to robimy. I w związku z tym mamy mnóstwo lęków, które sprawiają, że nie możemy być sobą, nie możemy wyrazić siebie. A tu pada zdanie w tej książce, zresztą zostało pogrubione na wszelki wypadek, że największą odwagą jest stanąć po swojej stronie. To jest największa odwaga w życiu. Nie zdobywanie Monteverestu, nie zdobywanie korony ziemi, wiecie, te wszystkie rzeczy, które ja tam w Wikipedii pewnie można tam znaleźć te informacje. Ja nie uważam, że to są największe moje akty odwagi. Uważam, że to, co jest prawdziwą odwagą, to stanąć po sobie stronie i mieć odwagę rzeczywiście być sobą.
Tamta reszta to myślę, że brak instynktu samozachowawczego, ale to nie na dzisiaj. Mili Państwo, skoro Państwo się już tak rozklaskali, to może mają, ktoś ma ochotę zadać pytanie. Bardzo proszę. Chodzi o to, żeby słychać było w internecie. To zostanie tylko między nami i wiecie, jeszcze parę osób w internecie zobaczy. A ogląda nas ktoś? Tak. Kto? Nie no. 164 osoby, ale mogą sobie potem odtworzyć. Tak. Dobrze. To są, potem idzie już w tysiące. Setki tysięcy, miliony, nie ograniczajmy się. Ja mam takie pytanie. Co panią tak napędza, co pani ma takiego w serduszku, poza tymi wszystkimi kobietami, które są tak niesamowite, które jakby powodują, że ma pani ochotę pisać na ich temat, opowiadać i w ogóle, to co jest poza tym wszystkim takim motorem napędowym do tego, żeby, kurczę, nie wiem, wstać z łóżka i pojechać na drugi koniec świata i zobaczyć, jak jest niesamowicie tam i jak ludzie tam żyją? No skąd to paliwo do tego motoru? Tylko nie pani, mówmy sobie po imieniu, proszę, to jest takie, tak się jeszcze, wiecie, odmładzam, mówcie mi na ty. Ale serio, naprawdę wolę. Zresztą w Polsce mamy tę formę pan-pani, a w wielu miejscach na świecie, gdzie jestem, jej nie ma, więc czuję się z tym zdecydowanie lepiej. A co jest tym motorem? No ciekawość. Ta ciekawość, ta pierwotna ciekawość, która sprawia, że nie mogę sobie odmówić i ta chęć sprawdzenia, doświadczenia, dotknięcia jest znacznie większa niż chęć zostania w łóżku przysłowiowo, ale żeby nie było, oczywiście czasem zostaję, nie wstanie i robię sobie też zupełny luz. Ale druga rzecz, która jest, ja chyba bym nie miała odwagi, jeśli już mówiliśmy o tym słowie i o tej cesze charakteru, nie miałabym odwagi tego nie robić. Tak? Nie miałabym odwagi nie skorzystać ze wszystkich możliwości, które życie niesie. Nie miałabym odwagi nie doświadczyć i nie sprawdzić na własnej skórze. A potem nie wiem, czy będę się bujać w fotelu, czy gdzieś tragicznie skończę przy którejś ekstremalnej mojej wyprawie. Nie wiem, ale nie chciałabym potem żałować, że czegoś nie zrobiłam. Wolę żałować, że zrobiłam. Może nie było to mądre, ale wolę zdecydowanie tego żałować. Ale tak zupełnie na serio, to jest chyba ta ciekawość, pasja, która jest tak naprawdę trudna do zdefiniowania, czym ona jest. Czyli, przepraszam, to jest jakieś uwarunkowanie genetyczne chyba, nie? Jest taki w ogóle gen stwierdzony, tak? Jakby kiedyś w National Geographic pisaliśmy w ogóle o tym, że jest taki gen, on ma jakąś skomplikowaną nazwę, której, wybaczcie, dzisiaj nie pamiętam, ale został stwierdzony u różnych osób, które mają taką na przykład nieznośną skłonność do przemieszczania się, również do podejmowania różnych takich czynności ryzykownych, w tym czynności seksualnych. Akurat mnie to nie dotyczy, więc pomyślałam, że nie wiem, czy może jednak go nie mam, ale rzeczywiście jest jakiś wyabstrahowany jeden gen, który pojawia się u osób, które mają rzeczywiście podobny styl życia i bycia. Więc ja mam jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie szalenie motywująca. Otóż zawsze można powiedzieć mi, że coś jest niemożliwe albo się nie da, to jest coś takiego, co wyzwala we mnie bestię. Ja w tym momencie czuję, jak to. I to jest właśnie ten zew, tak? Więc ponieważ czasem, nie zawsze, ale często mierzę się z tematami, które są trudne, a wręcz niewykonalne. I akurat dzisiaj w nocy wyjeżdżam realizować temat, za którym tak chodziłam i drążyłam od 2016 roku. Oj, dokładnie. To musisz zdradzić, co? Tak? No chyba tak, no to już 6 lat jest tego drążenia. No tak? jest, ale za tematem jakby... My nikomu nie powiemy. Nie, tylko w internetach. No dobra, nie, to posłużę się inną historią, bo ta to naprawdę będzie jakiś taki hit, jednak sobie to zostawię, ale okej, opowiem wam o takiej historii, bo zrealizowałam to w styczniu akurat ten temat. Zobaczyłam zdjęcie, 8 lat temu zdjęcie umierającego dziecka, które zostało uratowane przez kobietę. I nie mogłam przestać myśleć, co się dalej stało z tym dzieckiem, z tą kobietą. I przez cały ten czas jakby drążyłam ten temat. To nie było jej dziecko? Nie. To było dziecko czarnoskóre. Historia miała miejsce w Afryce. Ona była
białą kobietą, pracowała dla organizacji pozarządowej, tyle wiedziałam. I zaczęłam jakby drążyć. To jest takie dość znane zdjęcie, które na pewno widzieliście. No i jakby tyle lat, tyle starań i po prostu... Słuchaj, czy mógłbyś sobie tego odmówić? Nie? Jakby, no właśnie. I to jest tak, że jak już tam jadę, to już nawet nie chce mi się spać, jeść w ogóle, tylko chce mi się... Ale emisji jeszcze nie było tego, nie? Nie, nie. Tylko wy to wiecie. Będzie w nowej serii. Tak, tak. No więc takich tematów jest parę i to mnie tak mega napędza. Tak. Ale oczywiście nie powiedziałabym, że to jest jakby tylko we mnie. Jakby ja jestem jednak ładowana bateriami, nie tylko słonecznymi, wiem, ciężko ostatnio z tą aurą, ale ja jestem ładowana energią ludzi. Spotkanie dzisiejsze z panią Ulą na przykład było dla mnie niezwykłym zastrzykiem energii, wielkiej pokory tej kobiety, takiego... No właśnie, takim obudzeniem mnie też do życia jeszcze w inny sposób. Więc to spotkanie na przykład niesie mnie i będzie mnie niosło przez kolejne dni. Spotkanie z wami, to, że wam się chce tu być, że chce się poświęcać czas, że stoicie, że zadajecie mi pytania, to jest dla mnie niesamowity zasób energetyczny, z którym ja teraz dzisiaj w nocy wyjeżdżam na te zdjęcia i po prostu nie usiądę przez kolejne dni. Będę sobie myślała, jakie to jest niesamowite w ogóle, że tyle osób chce poświęcić swój czas, żeby tu być i dzielicie się ze mną tą energią, więc niesamowici ludzie, zespół, z którym pracuję. Jutro, Marta, mamy rocznicę? Pojutrze mamy rocznicę. Słuchajcie, 22 lata. 22 lata temu przyszła do mnie dziewczyna jeszcze na studiach, która szukała pracy, dostała pracę jako asystentka, a dzisiaj jest moją szefową. Więc... I to, że mam takich wspaniałych ludzi, którzy po prostu rozumieją to, co ja mam w głowie i to, co chcę zrobić, to, co chcę powiedzieć światu i mnie w tym wspierają, to jest wspaniałe. Więc jak opadają mi skrzydła i czasem mi się nie chce, to sobie to przypominam i się zbieram mimo wszystko. O, są pytania? Dobrze, bardzo się cieszę. No to są dwie panie. Dobrze, pani pierwsza. Ja na początku, Martyno, chcę ci podziękować za twoje hasło I am enough, które daje bardzo dużą siłę każdej kobiecie. A mam do ciebie pytanie. Na końcu każdego swojego podcastu dalej zadajesz pytanie bohaterom, co znaczy dla ciebie dalej. No właśnie, a może ty w końcu nam zdradzisz, czym dla ciebie jest to słowo. I to jest taki moment, kiedy zadajesz jakieś pytanie, ono do ciebie przylknie, a to jest takie pytanie, na które za cholera nie wiesz, jak odpowiedzieć, co? I myślisz sobie, żeby nikt mi nie zadał tego pytania. Mam ten przywilej, że ja tam pytam, a nagle zostałam zapytana. Co dalej? Tak jak jest, bo jest dobrze. Więc nie mam potrzeby w tym momencie niczego jakoś zmieniać i rewolucjonizować. Keep going. Moja przyjaciółka Elżbieta Dzikowska za niedługo ma 86. urodziny. No, powiem wam szczerze, za każdym razem, kiedy jestem u niej, to myślę sobie, że jestem leniwa, niewiele zrobiłam ze swoim życiem i czuję się bardzo przy niej staro. Więc tak, są takie jednostki. Dla mnie dalej to znaczy robić to, co robię. A wiem, że będzie dobrze. I życie przed nami stawia wiele wspaniałych możliwości, otwiera drzwi. Ja bym nie wymyśliła, będąc młodą osobą, gdyby ktoś mnie zapytał, co ja chcę robić w życiu, czy ja bym przewidziała, że ja będę tu siedziała i Mariusz Szczygieł będzie zadawał mi pytania. Już nie przesadzajmy. Ale oglądałam cię i byłam taka przejęta po prostu. Ja wiem, to jest ten moment, kiedy ktoś mówi, wychowałem się na pani, a ja myślałam, że on jeszcze może być moim chłopakiem, a właśnie chciał mi powiedzieć, że mogły być chłopakiem mojej córki co najwyżej. Miałam taką sytuację, zbliżał się do mnie, ja tak patrzę, mówię, no cześć, on mówi, kocham panią od dziecka. I to było przykre. Więc chcę tylko powiedzieć, że absolutnie po prostu tak, no, jest dobrze i po prostu róbmy to, a ja nie wymyśliłabym sobie tego, kończąc tę myśl, nie wymyśliłabym sobie tego, że ja będę robić to, co robię, bo moja wyobraźnia w ogóle nie sięgała tak daleko. Tak? Nie było w ogóle takiego zawodu, takiego pomysłu na życie, ja sobie go stworzyłam. Więc po prostu bądźmy tylko czujni, jakie drzwi się otwierają. Pani w zielonym. Cześć. Cześć. Jest mi szalenie miło, że jestem dzisiaj w takim dniu.
Chciałam się podpytać, bo mówisz o tym, że czerpiesz energię od ludzi, tak? Spotykasz mnóstwo fantastycznych ludzi. Czy to jest tak, że możesz powiedzieć, że masz już taki pancerz, że na przykład energia złych ludzi ciebie nie rusza? Nie, w ogóle nie. I jak ty sobie radzisz w takiej sytuacji? A wygląda, że sobie radzę? Tak. Tak wygląda? Tak wygląda, ale ja polecam taki podcast Jak się starzeć bez godności. Oj, cudowne są, Ewy Winnickiej i Magdaleny Grzebałkowskiej, bo tam jest dosyć długi rozdział o tym, bym powiedział, prawda? Tak. Mówiłyście dużo o hejcie. O Jezu, kocham je. Cudowne. To jest jazda bez trzymanki, co te dziewczyny robią. Słuchajcie, no nie, jakby w ogóle nie mam tego pancerza takiego wyrobionego. Znaczy zawodowo chyba umiem twardo negocjować, najczęściej jak nie dla siebie, to już w ogóle. Ale tak zupełnie serio, to nie umiem, nie mam skóry krokodyla, nie umiem się nie przejmować i nie wiem, czy chciałabym nie umieć, bo jeśli, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale jeśli mamy ten pancerz, jeśli ta skóra nam narasta, jeśli tracimy tę wrażliwość, bo de facto o tym to jest, to stracisz ją też na swoich bohaterów. Oczywiście. To stracisz ją na historię. Moim zdaniem nie da się inaczej. To znaczy, gdybym powiedziała, ja to dzisiaj... Bo skóra jest jedna. Jedna jest skóra. Jest skóra, tak? Na tych i skóra na tak, tych. Tak, nie może być tak, że jakby te dobre różne historie, te przyjmujące historie będą do mnie docierać, a tu na tych hejterów to ja w ogóle mam jakąś magiczną tarczę. Nie da się tego zrobić. Nie wiem, może ktoś potrafi, ale nie wiem, chyba nie. Więc ja nie chcę tracić tej wrażliwości. Tak, to czasem boli bardzo. Staram się nie dawać pożywki, na przykład nie komentować, nie wchodzić w dyskusję, bo to jest najgorsza rzecz, którą można robić, więc to na pewno jakby godność mi na to nie pozwala i uważam, że nie wolno karmić troli po prostu. Natomiast przejmuję się, jakby robię i cieszę się, że mam tę wrażliwość i właśnie ja wręcz przeciwnie. Ja się cieszę, że mimo 27 lat, które spędziłam w mediach, dorosłam w mediach, tak miałam 20, nie wiem, 1 lat, kiedy zaczęłam być na wizji. To nie jest łatwa droga i nie zawsze spotykałam się z życzliwością tylko i wyłącznie, ale ja się cieszę, że ja nie straciłam tej wrażliwości. To ja teraz zadam swoje pytanie, już zaraz Państwo też będą mogli. Zadam swoje pytanie, czego nie wiedziałaś o sobie i o świecie, 23 lata temu występując w Big Brotherze, wtedy, czego jeszcze nie wiedziałaś? I co byś sobie powiedziała tamtej? To było dla mnie w ogóle zaskoczenie, że ja w ogóle zostałam zaproszona do tego projektu. Uczciwie powiem, kompletnie nie wiedziałam, na co się pisze. To naprawdę decyzja zapadła z dnia na dzień i dzisiaj myślę o tym jako o świetnym doświadczeniu, które pozwoliło mi w rozpoznawalności, wtedy to trudno było naprawdę dźwignąć, bo dzisiaj nie ma takich zjawisk, takich fenomenów. No zresztą tak jak talk show, który ty prowadziłeś. No, czy dzisiaj którykolwiek się może z tym równać? Nie. Tak samo wtedy program Big Brother jednego dnia spowodował, że już nie mogłam wyjść spokojnie po bułki do sklepu, a dzień wcześniej mogłam. Więc podjechałam parę pięter w rankingu popularności, być może. Natomiast czy dowiedziałam się o sobie, że no tak, że chyba można mnie rzucić, albo sama się mogę rzucić na głęboką wodę i nauczyć się pływać, nawet jeśli nie potrafiłam, to jakby to bym sobie powiedziała, Martyna, cokolwiek by się nie działo, to sobie poradzisz. Ze wsparciem zresztą świetnych ludzi, których masz obok. I dzisiaj myślę o tym jak po prostu o świetnym doświadczeniu zawodowym, ale też nie identyfikuję się do końca z tym, co wówczas robiłam. Nie ze wszystkimi rzeczami dzisiaj jakby się, znaczy nie odcinam się od nich, tak? Zrobiłam, podjęłam takie, a nie inne decyzje. Nie tłumaczę się z Big Brothera, to jakby, żebyście tego tak nie zrozumieli. Tylko mam i zawsze miałam jakąś taką jasno wytyczoną ścieżkę tego, co ja jednak chcę robić. I na pewno takie doświadczenia jak Big Brother pomogły mi, żebym mogła wrócić na tor. Choć dla wielu osób, jak ja po pierwszym sezonie Big Brothera pojechałam w rajdzie Dakar, to powiedzieli, ale co ta pancia z telewizji jedzie teraz w rajdzie? W ogóle co za historia? A ja tak naprawdę byłam dziewczyną, która się wychowała na motocyklach, w samochodzie, tak, jeżdżąc, startując i od 17 roku życia miałam licencję rajdową i wyścigową
i tylko wskoczyłam do Big Brothera, ale z punktu widzenia świadomości publicznej byłam panią z telewizji, która wymyśliła sobie nagle, że będzie jakieś ekstremalne rzeczy robić. Więc na pewno powiedziałabym sobie, wykorzystaj tę szansę i rób swoje. I po prostu nie daj się ściągnąć z tej obranej linii. Znaczy, trzeba ją korygować, kurs trzeba korygować, ale naprawdę miałam w wielu momentach odwagę sprzeciwić się różnym potrzebom rynku komercyjnego i robić swoje. Ja myślę, że wszystkim, co robisz, to udowodniłaś, że między tobą a słowem pancia są miliony lat świetlnych. Dziękuję. To bardzo proszę pytanie, jeśli jest. Aj, bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanko. Jak odpoczyna Martyna Wojciechowska? Jak odpoczywa? Jak odpoczywasz, tak. Co robisz dla siebie? Podkreślam dla siebie. Potrafisz? Czytam. Choć za każdym razem przychodzą mi do głowy kolejne pomysły, notuję na marginesach, więc ja nie wiem w ogóle, czy to jest odpoczynek w rozumieniu wielu osób. Tak? To jest dla mnie kolejna inspiracja. I zaczynam od razu właśnie zapisywać. To bardzo ciekawy wątek, tak, muszę do tego wrócić. Ale nie, na pewno czytam. Na pewno czas z moim dzieckiem jest takim pełnym resetem. To znaczy zanurzenie się w świecie... Znaczy w świecie 15-latki to już nie jest tak relaksujące. Okej, kiedy była młodsza, wiecie, układanie puzli, klocki, takie totalne zanurzenie się w jej zabawie było niezwykle oczyszczające. Świat 15-latki już jest jakby trochę inny, ale wciąż na przykład to, że ja staram się być na czasie, czego słucha, tak, jakby patrzenia na w ogóle inne rzeczy niż te, które codziennie mnie pochłaniają, to jest dla mnie bardzo resetujące, może tak bym powiedziała. Czy tak po prostu czasem sobie leżę, tak, czy idę na masaż, tak, nie? Czy idę na napoje wyskokowe z koleżankami, tak, pewnie. Natomiast ostatnio miałam cudowny odpoczynek, zupełnie niespodziewany. Otóż pojechałam tropić wilki w Beskidzie Żywieckim. I słuchajcie, pojechałam, bo byłam umówiona, jakby wróciłam z jednego wyjazdu na drugi, jeszcze teraz jadę po prostu gdzieś na drugi kraniec Polski. A to było tak cudowne. Dla mnie jednak największym odpoczynkiem jest bycie w naturze, z naturą, przestrzeń, wiatr. No to było absolutnie oczyszczające doświadczenie. W ogóle zapomniałam o wszystkim, tak? Zapomniałam, bo dla mnie to jest taki prawdziwy odpoczynek, że po prostu jesteśmy już tylko tu i teraz i możemy nareszcie odciąć się od tej autostrady myśli, która niejednokrotnie jeździ po naszej głowie. No to tam dokładnie tak miałam. Słuchaj, to jest genialne. Nie pozwólcie mi za długo o tym mówić, ale ja się nie spodziewałam tego, że one są tak blisko, że dosłownie wyszliśmy z miejsca, gdzie mieszkaliśmy, spaliśmy i siedzieliśmy wieczorem przy ognisku i okazuje się, że nagle godzinę wcześniej tędy szedł ryś. Tu w ogóle trzy wilki. W ogóle idziemy dalej. To jest zatrzęsienie zwierząt, które nas obserwują, boją się bardziej niż my ich. Więc jak znalazłam tropy niedźwiedzia, to już naprawdę byłam tym faktem mega przejęta. Jak odtworzyliśmy fotopułapki, to nam jak na Marszałkowskiej, w tej z powrotem chodzą zwierzaki, które tak są naprawdę blisko nas bardzo. I nie trzeba się ich bać. Przepraszam bardzo, to ja zapytam jako miłośnik miasta, a nie natury. To ja zapytam jako miłośnik miasta, ale o co wam tam chodziło? Chodziło nam o to, żeby po pierwsze tak wytropić, czy są. Są. Były ślady i różne znaki, które zostawiały, ale dla mnie akurat w tym temacie najważniejsze było to i moją misją jest to, żeby przypominać nam, że my jesteśmy częścią natury, jak również odczarowywanie, to może właściwie temu powinno służyć, odczarowywanie różnych zwierząt, które mają naprawdę fatalny PR.
tak jak rekiny, które opisuje w książce. Ach, to są odczarowane rekiny. Jennifer pływa z rekinami. Ella Addison. Ella, przepraszam. Ella Addison pływa z rekinami od 5 roku życia i tu jest jakby cały rozdział poświęcony temu, jak bardzo mamy wypaczoną wizję tego, jakim zwierzęciem jest rekin. Więc wiecie, dum, 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 szczęki, Steven Spielberg. Oni sami z Peterem Benchleyem jakby przyznali, że ten scenariusz po prostu wymyślali jak science fiction, że po prostu zbierali z całego świata jakieś nierealne praktycznie historie i włożyli je do jednej opowieści. To się nigdy nie miało prawa wydarzyć. A my przesiąknęliśmy tym, zresztą lata 70., przesiąknęliśmy tym tak bardzo, że zabijamy rocznie, dobra, zapytam inaczej, kto czytał książkę, ten wie, ile ginie rocznie ludzi na skutek ataku rekina? Nie. Nie. Mniej. 4, 5 do 10 osób max rocznie. Statystyki są takie. I to nie dlatego, że rekin atakuje. Rekin nigdy nie atakuje człowieka. On zresztą nie lubi mięsa ludzkiego. Nie lubi mięsa ludzkiego. Myśli, że to jest foka. Tak sobie patrzy taki surfer, prawda, chlupiąc. O, jakaś foka. Spróbuje. Rekin nie ma rąk, więc nie może dotknąć, więc nadgryza. O, to niedobre. I odpływa. Niestety czasami tak, te spotkania kończą się dramatycznie dla człowieka. Natomiast rekiny nas nie atakują. W ogóle to są jakieś bajki właśnie z filmów. Wiem, bo wielokrotnie pływałam z rekinami. Naprawdę, nie powiem, że jakiś taki super komfort był, ale było to fascynujące. Natomiast ile człowiek zabija rekinów w odwecie rocznie? Przygotowany. O, czytał tak. Pan, czy tak, 180 milionów? 180 milionów rekinów. Z czego co najmniej 80 milionów na zupę z płetwy rekina, która ma dawać, prawda, jakieś super walory, szczęście, potencje i różne inne. Nie jest to prawdą zresztą. I tak samo było z tymi wilkami. To znaczy jest z tymi wilkami, że ja się czuję ambasadorką wilków, bo wiecie, doprowadziliśmy do po prostu kompletnego wytępienia tego gatunku na terenach Polski. Płacono w ogóle za zabijanie wilków. Jakbyśmy zapomnieli, że każda istota w ekosystemie ma swoją rolę do spełnienia i wilki powinny mieć to miejsce, ale najważniejsze, żebyśmy przestali się ich bać. Więc to, co ja w ogóle staram się robić, nie tylko w temacie wilków, o co nam tam chodziło, no właśnie o to, żeby pokazać, że możemy żyć tak blisko ich, a wciąż to my wchodzimy na ich terytorium, a nie one nasze, tak? Bo my im zabieramy coraz większe terytorium, tylko że możemy funkcjonować, koegzystować, być blisko ze zwierzętami w naturze i dla każdego z nas jest miejsce. Musimy się tylko nauczyć, jak to robić. I tak samo jest z tym, co robię podróżując na krańce świata. Teraz mówimy o ludziach, a nie o zwierzętach, ale jeśli jest ktoś inny, Kapuściński zresztą pisał o tym pięknie, boimy się tego innego, boimy się, bo jest inny, boimy się, bo nie wiemy, bo nie rozumiemy. Jeśli zrozumiemy, jeśli podejdziemy bliżej, przyjrzymy się, to okazuje się, że to wcale nie jest inny, że więcej nas łączy niż różni w skali czyli świata. Czyli na pytanie, co chcesz powiedzieć światu, odpowiedziałabyś, nie bać się, tak? Nie bój się świecie. Nie bój się świecie i nie bójmy my się świata. Ja wciąż uważam, że ludzie są z natury, mają więcej pierwiastków dobra niż zła. Ja wciąż wierzę i światu, i wierzę w świat. Bardzo piękna puenta naszego spotkania. Jeszcze pan ma pytanie, tak? Nie wiem, czy mikrofon działa. Działa. Czy zamierzasz polecieć w kosmos? Nie. Nie, kiedyś był taki pomysł, tak, był nawet relacjonowany w mediach. Ale odpowiem, dlaczego nie. Bo są takie opcje, prawda? Trzeba mieć dużo pieniędzy na przykład, albo zgłosić się do misji w jedną stronę na Marsa. Ja uważam, że dopóki nie nauczymy się żyć dobrze tu na Ziemi, korzystać z tych zasobów, które mamy w sposób rozsądny, to nie mamy prawa podbijać kolejnych planet. Wiem, że to w ogóle wywraca całą koncepcję, bo mamy podobno tam super misje w ogóle na tym Marsie i w wielu miejscach, i na Księżycu, i cholera wie gdzie jeszcze. A ja się zastanawiam, skoro my nie potrafimy żyć tu, to naprawdę już nie rozprzestrzeniajmy się nigdzie indziej. Więc Martyna nie poleci na pewno w kosmos. Mili Państwo, książka Co chcesz powiedzieć światu, wydawnictwo WAB, jest do kupienia, jeszcze jest tam, tak, z tyłu, Agnieszka? Tak, jest do kupienia, kolega sprzedaje. Chciałabym w ogóle bardzo podziękować wydawnictwu WAB, podziękować wszystkim, którzy pracowali przy tej książce, podziękować konsultantom, bo mam
potrzebę konsultować się, może w dzisiejszych czasach to nie zawsze jest takie popularne, ale jak na czymś się nie znam wystarczająco dobrze, to pytam konsultantów, więc dziękuję konsultantom za poświęcony czas i Ani Pamule, z którą współpracowałam przy tej książce i przy kilku odcinkach programu Kobieta na krańcu świata. Wiem też, że się znacie. Tak, bo Ania kończyła właśnie Polską Szkołę Reportażu dokładnie. I tu w tym pomieszczeniu, że tak powiem, dokładnie, nabierała więc nauk. Ania wróciłaś tu w formie książkowej, także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A to jeszcze tylko powiem tym, którzy sobie tę książkę kupią, że ona jest tak zmyślnie pomyślana, bo ten tytuł jest adekwatny, a jednocześnie jest trochę złudny. Adekwatny jest w tym, że... Albo odwrotnie, powiem dlaczego jest złudny. Otóż to nie jest 10 historii kobiet, w których każda, w której to historii każda deklaruje, co by chciała powiedzieć światu. To my, czytając tę książkę, musimy odkryć, co ta kobieta swoim życiem chce powiedzieć światu. To tylko takie sprostowanie. To nie jest rodzaj poradnika. Ten poradnik to my sobie będziemy w głowie stwarzać, czytając. Znaczy ja już sobie stworzę. No dziękuję ci bardzo. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. No i chyba ty będziesz podpisywała, prawda?